Proszę Państwa, widzę, że zaczęło się już nasze spotkanie. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Na początku powiem kilka słów po polsku, a później zacznę mówić po angielsku. Nasze spotkanie będzie składało się z dwóch części, jednej anglojęzycznej, w czasie której będziemy mieli okazję posłuchać wypowiedzi Lidii Gehr, autorki książki Dzieła muzyczne w Muzeum Wyobraźni, esej z filozofii muzyki. Potem dyskusję z autorką książki rozpocznie Krzysztof Guczalski i wreszcie później każdy z Państwa będzie miał okazję zadać pytanie, czy to po polsku, bo mamy w naszym gronie tłumacza książki Zbigniewa Białasa, czy po angielsku. Teraz już zacznę mówić po angielsku. So it's my pleasure to welcome you at our online meeting devoted to your book Imaginary Museum of Musical Works. Our main guest, Lidia Gehr, is professor of philosophy at Columbia University. Her research interests are in German aesthetic theory and in particular in the relationship between philosophy, politics, history and music. Her first book, The Imaginary Museum of Musical Works, An Essay in the Philosophy of Music, was published in 1992 and second edition with a new essay appeared in 2007 and has since been translated into many languages, including French, Italian, Chinese, Japanese and Polish, of course. Her second book, A Quest for Voice on Music, Politics and the Limits of Philosophy, includes essays on Richard Wagner and appeared in Clarendon Press, Oxford in 1998. It is based on the blog lectures delivered at the University of California, Berkeley in 1997. Her third book, published in 2008, is Elective Affinities, Musical Essays on the History of Aesthetic Theory, and includes essay on Adorno and Danto. The fourth book, published recently in 2021, is Red Sea, Red Square, Red Thread, a philosophical detective story, and engages with a broad range of philosophers, writers, and artists, including Arthur Danto, Soren Kierkegaard, and Giacomo Puccini. She is co-editor with Daniel Hurwitz of the Don Giovanni Moment, Essays on the Legacy of an Opera, and with Jonathan Gilmore on the Willie Blackwell Companion to Arthur Danto. I would also like to welcome all of you and especially our speakers, Professor Krzysztof Guczalski, Professor Agnieszka Draus, Professor Zbigniew Białas, Dr. Ryszard Lubieniecki, and I would also welcome you on behalf of the Res Facta Nova editorial board and also on behalf of PWM Edition, Polish Music Edition, which is the publisher of this book and the whole series of translations. And I'm also happy to announce that the third book published in the series has just appeared, and it's the book written by Marcin Trzęsiok. I'm really happy, Lidia, to have you with us. And now this online floor is yours. Well, thank you very much for inviting me to participate on this panel. I think actually you didn't invite me. I think I offered when I heard about it. I'm extremely glad to be with you today. I thought that I would tell you a little story about how I wrote this book. I think it will please you, but partly because it's a way to give you a little bit of sense of my intellectual autobiography, which will clue you into my work that I do also still today. So I wrote this book when I was extremely young. I was a student
a graduate student, but it actually started with my first degree in England. I was brought up in England, and it started with my bachelor's degree, my final thesis, where I was working on phenomenology and philosophical method. And one of my professors said to me, "Have you ever read Roman Ingarden?" And I said, "Who is that?" And they said, "Go and read Roman Ingarden, because he wrote a book about the metaphysics or ontology of music, and that might interest you because you're a violinist and come from a musical family." At that point, I had no aim to work in aesthetics or philosophy of music, but I had this musical background. But I did, at that time, Roman Ingarden's book was not translated. So I did what you did in those days. I got a German dictionary and started reading the German edition of the book, and found it absolutely inspiring. It was a marvelous book, which actually figured into my bachelor's thesis and was supposed to become part of my dissertation, which then became the book that you have now translated. But unfortunately, Ingarden got lost. And he got lost in the discussion, mostly because he chose the wrong example for the paradigmatic musical work. He chose a piece by Chopin, which is pretty obvious for you all, but was not so obvious for everybody else. Everybody else in the tradition started with a piece by Beethoven, not Chopin. But can you imagine if Chopin had been the paradigmatic example, how it might have changed my entire story? But that's part of what I want to emphasize today, the importance in philosophy of choosing an example. And that choice of an example was the Fifth Symphony of Beethoven, because everybody asked, what kind of thing is a musical work? Question one. Question two, what kind of thing is Beethoven's Fifth Symphony? And I did something which no philosophers did in the 1980s yet in the traditions in which I was working. They asked, what are the conditions for something to be a musical work? I asked, why Beethoven? And that silly question changed my entire philosophical life, and in some way made my entire career. This question really put me into a whole different way of doing philosophy. So my imaginary museum came to be about why a theory chooses a particular example. Now, Ingarden, in his book, starts with the idea that we have to take pre-theoretical intuitions seriously. And then he says you subject them to a philosophical inquiry to see if those intuitions stand up. And that is his method. And he gave that method, interestingly, to many, many other people who never acknowledged Ingarden. But in fact, he lies behind a big tradition working in the philosophy of music through the middle part of the 20th century. And all of them started with intuitions about what a musical work is, and then produce a theoretical frame. But they never go back to the question, where do our intuitions come from in the first place? Why do we have these intuitions that lead us always to choose Beethoven as our example? And my book
pose that question. We have to ground our intuitions in a much more historical approach to philosophy that describes a form of life where it makes sense to think about Beethoven as producing the paradigm for the musical work. And so that's the way in which I wrote my book. I started with a lot of theories about what kind of thing a musical work is. And then I said, enough of this kind of theory. Something's strange on the camera. It's coming in and out. Can you hear me clearly? Yes, I can hear you. Yeah, it's sorry, it's sort of flashing around. I hope you can hear me. Anyway, I went through this, what I call the analytic approach, which attempts to make a theory hold up that's going to accommodate everything that's ever been a musical work, but it's a theory that works without attention to the historical development of the actual concept of a musical work and how that concept actually emerges in a practice to make the work concept, as I call it, Werkbegriff in German, the concept actually gives shape and form and sense to a particular kind of practice. My book, The Imaginary Museum, was taken up with some amount of fury by analytic philosophers who felt that restricting the work concept to a particular area of musical practice failed of the demand that a theory should somehow be universal. But the question was, why should we treat the work concept in the practice of music as universal? After all, there were lots and lots of musical practices that worked perfectly well without a work concept. In fact, most music in the world works without it. Well, prior to 1800, and in distant realms of folk music and popular music. But once the work concept came, as I describe it, to regulate classical practice, it assumed a kind of generic value so that it became imperative for everyone else in the world to prove that they had a work concept too. This is the last chapter which addresses the notion of a kind of conceptual imperialism, where out of classical music, you get a model for what all musical practice should aspire to. And this is where you get into the domain of the political life of concepts. And that's really where my work has been for the last 30 years. I do much more social critical theory of concepts than I did in this very first book, The Imaginary Museum. The most controversial aspect of my book was the historical thesis, the idea that a concept could emerge at a particular time, that time being for me around 1800. You have to remember that in the 1980s, people like Foucault and all these social critical theorists were not widely known either in Anglo-American philosophy or indeed in musicology. Nowadays, to put an 1800 thesis inside your theory, nobody blinks. It's quite established. But 40 years ago,
It was shock and horrifying. And mostly because people thought that if you said that the musical work concept emerged around Beethoven, you were somehow denying something to early music, music prior to Beethoven, that you were somehow stripping it of a value that it should have. But everybody knows that Bach is Bach with or without a work concept. You don't need a work concept to legitimate the music of Bach. But that's easy for us to understand now, but was not so easy apparently to understand in the 1980s. Because in the 1980s and early 90s, when my book came out, there was fury. People were throwing, you know, bombs and stones at me. And I was saying, what did I do? But they were really furious. So, and some of the fury has remained for 40 years. In recent years, I've read two interesting ideas that have challenged my thesis. One is that there might have been a work concept in the 16th century which arose but then declined so that it could rise again around 1800. That has been suggested but not very well explored. The other thesis, which I worked out myself recently in an article, tried to show how Adorno, in his own philosophy of music, had been very aware of a condition prior to Beethoven, which was the idea that compositional practice around the period of Bach had a kind of fluidity of its conditions of identity. And it was that fluidity that got lost under what's called the Beethoven paradigm, which Adorno then says was really well understood by Schoenberg at the end of the tradition in the early to mid 20th century, which explains for Adorno why Schoenberg went back to Bach to try not to kill the Beethoven tradition of classical music, but actually to rescue it from a kind of rigidification of the conceptual practice. And when I rewrote my article, which was published in New German Critique, I actually submitted it to the Journal of the American Musicological Society, and the article was peer reviewed, so they took out my name from the article. And when the reader's report came back, the author of the article, which was me, was accused of plagiarizing the Imaginary Museum of Musical Works. And they said, and it wasn't even a very good plagiarism. And I said, that was the point. But they refused to publish my article because I had plagiarized myself not very well. So this book has a wonderful history for me. I've never left this book behind. All of my work, all my books, which nobody reads except this one, all my books keep exploring the work concept in different ways. But maybe that's enough to be starting with as a story about this book. We can continue discussion. I will ask Krzysztof Guczalski to begin. Yeah. Mm-hmm. Now it seems to be my turn. I thank you very much for this very vivid and wonderful presentation. And now probably I will
I would like to put the first question, and then I give voice to other other participants. So my question is the following. The main opposition in your book is between analysis and history. And I have the impression, and for me, the better opposition would be ontology versus history, or ontology of music versus history. Maybe I will explain why I think this way. One explanation is genetic. In my study of philosophy, when I studied philosophy in Krakow, of course, I was under immense pressure of Ingarden, and this tradition was still quite vivid at that time. And yeah. I had to struggle against his unbearable Platonism and his unbearable historicism. But of course, Ingarden is not analytical philosopher. He's a phenomenologist. Yes, yeah. He does ontology of music, yeah? And it seems to me that your book is very well directed also against his philosophy. So, and I am aware that at certain point in your book, you mention the possibility of some ontologically grounded, historically grounded ontology. But it seems to me, and at some other point, you write that analysis is ahistorical by its very nature. But my impression is, I would say, the other way around. I can imagine a historical analysis, but it seems to me that ontology is by its very nature ahistorical. It wants to answer the general question about attributes of being as such. And the general attributes of being as such do not change, I would say. So I would rather say it is ontology that is the target of your book. So what do you think about that? I think that's absolutely perfect and insightful. I'm writing an article at the moment called Three Concepts of Analysis, which is about music analysis, psychoanalysis, and early forms of logical analysis, all emerging around 1900, and to ask why, what the real point of analysis was in these three different traditions. And what I've learned from that is that what came to be called analytic philosophy was not what early logical analysis was, either in Vienna or in Oxford in the first part of the 20th century. But analysis in analytical philosophy, in the philosophy of art and music, came to be a form of what they called metaphysics or ontology, which was a borrowing of a kind of ontological model. But you're quite right, didn't have much to do with analysis in the traditional sense. But you have to understand that when I was working on this, and I was only in my 20s, I didn't know anything. My first degree actually was in Husserl and phenomenology, so I knew about that. But an analytical philosophy is dominating America and England in the period in which I was reading and working. It was very much a form of the ontology of the musical work. So that's why I wrote about the analytical approach under what you would call the guise of ontology. And so I think that you're quite right that the terms could be shifted. One other point you made, which I think is very important, is when I moved towards a Wittgensteinian approach in this book that you've translated, the Imaginary Museum, when I moved to that kind of approach, one thing that I wanted to do was say that you could have a not a historically grounded, but a socially grounded ontology, which now I would call the emergence of conventions, that structures of identity could be socially grounded
in the way that personhood develops, or objects find their identity conditions through structures of society. This would be quite a Marxist, compatible with Marx, you know, the good Marx before all the bad Marx. A Marxist view, and you would have that kind of view, but I didn't pursue it at the time, so to keep a sharper distinction in that book. But it's a very complicated thing, what happens to ontology if it means ahistorical metaphysics, or if it comes to mean an ontology that it then comes to be known as social ontology. I mean, these are different directions that Anglo-American philosophy took in the 70s and 80s. Does that help you at all? Yeah, certainly. Yeah. Okay, yeah. Thank you very much. So now I would like to encourage everyone to ask questions. Yeah. Please raise your hand so that I know who wants to ask a question. Mm. Well, yeah. Marcin, okay. Yeah. And Nemesio and more people. So first Marcin and then the second Nemesio, okay. Mm. I just wait till I am on the camera. Do you see me now? No, we don't see you. We hear you, but we don't see you. Okay, so let's just be on audio. So just a few words before a pre-commentary to my question. So it seems to me that the essential point, or the essential argument, comes along with the notion of the open concept, as you have just said, it's Wittgenstein. This is a concept which is historically changing, while at the same time, like maintaining some continuity of its evolving meaning. So this is the open concept. Yeah. And now you use this line of thinking against analytical philosophy or ontology, let it be as we want it to be, that tends to be ahistorical. So it has been just discussed. Yeah. But the question is now the following. Don't you think that this open concept argument could be used against your main objective of this book? In a sense that the open concepts are rather conservative in nature. They call for, let's say, reform and not for revolution. Therefore, like bidding farewell to the concept of the work and the corresponding musical practices. According to this argument, it should be rather an evolutionary process, this bidding farewell, and not a radical renouncement or disavowal of the past. So I think it like contradicts your expectation that we should give up the concept of the work. If this is an open concept, we cannot give it up. It should come evolutionary, step by step. So thank you. I hope I was clear. That's a very good question. The notion of evolution is extraordinarily complicated because it requires a naturalistic basis or an underlying set of laws of development. You could take that along kind of more or less scientific lines, depending on what one means by science. It could have the kind of necessity of development that you find in a Marxist critique of society. It depends, evolution is complicated. But when I was writing this book, that I never ever said that we should give up the concept. Never, ever have I said give up the concept, because after all, the practice with which it's associated is one of the most extraordinary periods of musical production ever.
I mean, it's a, so there was nothing about giving it up. What I did want to do was restrict its use so that it didn't become naively generic or naively standardized or naively universalized. What I wanted to do mostly was say to people, when you use a concept, make sure you understand the thickness of the socio-political, ideological conditions with which it's associated. Don't just blindly use it. And I think the open concept notion, on the one hand, even in Wittgensteinian terms, produces a kind of conservatism of step-by-step developmental threads, like the roter Faden thread, which my last book is about. You get these developmental threads and resemblances. It doesn't allow for a radical break in the sense that there would be no connective threads or tissue to link a later use or no use to a past practice. So you wouldn't get a very sharp cut in the tradition. But the open concept is, however, completely consistent with a paradigm shift. And a paradigm shift means that you could rewrite both a history or reconceive a practice by, in a certain sense, changing your main example. So you could have quite, look at Schoenberg, he's called a revolutionary conservative. There's lots of ways of thinking about openness of tradition, openness of practice, without demanding a break that would say, yesterday we had a work concept and tomorrow we don't. But my book was read in that way of having said, we don't need a work concept anymore. And I think that's a misreading. I don't think I ever said that, even polemically or rhetorically on the lecture. You know, I don't, maybe I did, but I don't remember saying it. And it was always to say, know what you're talking about when you use a concept. And that's what I learned from Wittgenstein. Mm-hmm. That it's a thick concept, you have to know its use, which is actually consistent with early analytical philosophy. Can I just point out one thing more? I talked about the analytic approach. There's an analytic approach that defined itself as such within the tradition of philosophy of the arts and philosophy of music. It definitely stood against phenomenology because there had been a radical break between Husserl and Frege that marked that distinction. When I first started teaching philosophy, people said, phenomenology, what? Don't mention it, it's that stuff from the continent. I mean, it was, you weren't even allowed to say the word in class. And then John Searle came along and wrote a book on intentionality and brought in all this material phenomenology and said, I have nothing to do with phenomenology. Intentionality now belongs to us in the Anglo-American tradition. This was a period of warfare between Anglo-America and the continent. And I can't tell you how much it impacted my own career, my own life of trying to read across traditions. It was violent. People were nasty. I mean, really nasty to each other. I wish I could say it was only in the past. Let me just shortly explain what has led me think that you
you are eager to abandon the concept of the work. I think it was the key position of John Cage's in your argument. So this is just why this misunderstanding comes about. So thank you. That's all from my side. Yeah, I mean, but John Cage didn't abandon the concept either. He took copyright, he took ownership, he took control. he just threw away the bits that he wanted to throw away, and he kept the rest. That was my argument, that he had a very contradictory position. And many, many composers after Schoenberg, in the mid-60s in Darmstadt and so on, they had a very contradictory position towards the tradition of classical music. They were willing to throw it away, but keep everything when it came to things like copyright. Yeah. I mean. Yeah, thank you very much. Okay, thank you. So the next person who raised his hand is Nemezio. Nemezio, can you ask your question? Thank you, Christoph, and thank you, Lydia, for your book, because it was not only illuminating and challenging 30 and 40 years ago, but I think that today it's still illuminating and challenging. And I'm particularly convinced about several ideas, your historical analysis, the analysis of the normative force that the concept of musical work has in the practice, as well as this idea of conceptual imperialism. But I am convinced of two points of your proposal. The first one is your thesis, your ontological thesis about fictionalism about musical works, the idea that their existence is fictional or projective, something that you say there. Because from the fact that a concept emerges at a certain time T, it doesn't imply that the things denoted by that concept start to exist at that time. And I'm thinking about, for instance, in the concept of whale, the concept of whale has evolved with scientific discoveries, and maybe the concept of musical work is part of a folk theory about artworks, about musical works, and then the concepts have been evolved, and then it helps to clarify things that were already there and prior to the concept, and then it helps to clarify us and to understand the nature. And excellent, this is my first point. And my second point, just briefly, is that I think that you are, or I find, maybe I misunderstand your proposal at this point, but I find too strong the link that you make between the idea for musical performance, the normative idea of being true to a work that emerges with the work concept. And it seems when reading your book that you treat that idea as equivalent to being true to this core. And I think that sometimes it happens, but it wasn't really established, this equivalence between being true to a work and being true to the score, really, because in the practice was the same composers were departing from their scores, also the other musicians. These are my only two points. And thank you very much, and congratulations again for. Thank you. Your comments are excellent. One thing that people have been trying to persuade me of recently is that Werktreue doesn't really come into play until the 1920s with the recordings and the conductors imposing an authority over a certain kind of performance, and a very German sort of authority of only production performance. And that's very interesting. But you do already get notions of fidelity and Treue in theories of interpretation in Romanticism. And that was what I was drawing on. But I think now, if I were to rewrite the book, which in a way I've been doing my whole life, I would have a more subtle and complicated view about all of these things. But on the other hand,
if you write with too much complexity, nobody reads your book. So it's that I had the naivety of my youth to write a very sharp, but I think you're right that Werttreuer, I'm actually writing about Werttreuer. I'm writing a book on film at the moment, film and music in the 20th century. And I'm working a lot with themes of fidelity in this book. This is what I'm doing right now. And there, I think that this notion of Treue is extremely interesting in the opera tradition, which of course is also absent from my imaginary museum. That's why I had to write another book about Wagner, because everybody said, where's Wagner? Where's Wagner? What did Wagner do? Where Wagner, Wagner, Wagner. So my second book was Wagner. So it's so I think you're right that there's more complexity, but thank you for your question. Yeah. Okay, so the next person who wants to ask a question is Agnieszka Draus, okay? Thank you very much. Hello. Nice to meet you. I am not a philosopher. I am not also a historian. I am a theorist of music. Oh, wow. Okay. And I am representing the Department of Theory and Interpretation of Musical Work. So yeah. I am very after this musical work concept. Mm. And I would like to ask you, is there any chance to avoid such paradox as we think also about open concept of the open form, for example? Yeah. Because in my opinion, there is nothing such limited as an open form concept, when you are taking into account not only a concept, but also realization of this concept. You have a limitation, as in our life, limitation of time and space, just, for example, these two dimensions. We can think also about further. Do you think that there is also this paradox of limitation of this open concept argument, and how to avoid it? Because I am a little bit afraid of calling this musical work as an open concept because of such paradoxes. Mm-hmm. I don't know if you agree, or what do you think about avoiding this paradox? Well, I think it depends. I think open form is a very different kind of issue from an open concept. An open concept was promoted against a very strong form of essentialism. And essentialism coming out of a metaphysics that said that conditions for conceptual use derive from some kind of Platonic heaven or from nature, and they cannot be broken. They are closed down so that you can work within their parameters as much as you want, which is where you get notions of open form, but you can't mess around with the actual conditions for the identity that defines the concept. And so Wittgenstein came along and said, this essentialism doesn't work. This closeness of a concept doesn't work, because if you actually look at language use, there's much more variability. But the paradox is not so much, maybe it's the same paradox, but in fact, even under the condition of a closed concept, in a certain sense, everything is possible. As long as you produce a musical work, you can produce any kind of musical work, right? It can be this form of that. You just have to interpret the condition and make it work for you. So I think that one of the problems with specifying it as a closed concept is it looks as if you're confining the application of the concept. And so you mislead through assumptions about the philosophical theory. But I think that notions of open form within music theory
address a very different kind of problem. It's a very interesting question you're answering, but I think it's a very complicated question. But certainly it's rife with kinds of contradictions, definitely, which I think I tried to bring out. I don't know if that helps, but it's a start. Okay, thank you very much. And the next person who wants to ask the question is Ryszard Lubieniecki. Yes. First, I would like to thank you for the book and for this inspiring lecture, inspiring book. And I had to say that for me, the book was more about the practice which continues, that about the history. And for me, it was more important to me as a musician than as a musicologist. So I wanted to ask the simple question, how was your approach, your book, influenced by your experience in musical practice, in music education? Maybe that's the question. It's a beautiful question. You couldn't have known how good a question that is, because 5 years ago now, after 40 years, I took up the violin again, and I had a 40-year break from the violin. And when I started playing again, my whole life was turned upside down, one by the pure joy of playing, but by my beginning to take lessons, to learn what it had meant for me to think about music in terms of works for all these years and never have to played one. I'd listened to a million, but and I started learning about the idea of practicing and learning how to read scores again, learning how to adapt, to interpret, to, and I'm actually writing a very small book on what it means to practice and relearn the violin. So you're going to get a very good answer to your question very soon. One of the things that I have learned is about the enormous variety of decisions that can be made in performance practice, even within the scope of the work concept. That the work concept, and I think this is a crucial point overall, is very underdetermining of the practice. It structures or regulates values and ideals, but as for the concrete realization and practice of music, it's very underdetermining, which means there's an enormous scope for the practice to develop, even in quite revolutionary directions. It doesn't have to be closed. And the experimentation now going on in performance practice, in adapting works for instruments, accommodating new technologies, means that the work concept is still undergoing a kind of revisionism within the practice. And so that there's lots and lots to say as a practicing musician. I've read many dissertations by practicing musicians who feel the pressure of the work concept, but also a kind of release from it. And I think that this means that it's still very much alive within the practice, despite attempts to prove classical music sort of just ideologically bankrupt, which was never my project, by the way. I do a lot about it, but that was not my project, to get rid of classical music. That would have not been very sensible. And lots of people think that that's what musicologists are all doing now, is getting rid of classical music, but it's really not. It's not really the right way to read what's going on in new musicology.
But thank you for your question. Okay, thanks a lot. And probably the last question we have time to discuss is by Marta Michalska. Can you ask your question? Yes, thank you so much. I also would like to thank for the book and congratulations for making some people furious. That's very inspiring. I, on the other hand, was reading this book as a historian, together with Mika Bal traveling concert. Like, for me, these two books are together on the shelf. And I'm sorry for shallowing the argument, but for me, it was so easy. Like, yeah, everything has a historical context. Musical works are no different, so we should analyze them as such. So at some point, I was really feeling sorry that you have to explain yourself so thoroughly with the argument. And yeah. Here comes my question. I mean, have you had a lot of conversations with the historians, with the historical practitioners, how they responded to your argument? Well, it's an interesting point, because, as I said to you, when I wrote this book, it seemed like I was saying something, you know, crazy and really strong, and now it's sort of taken for granted. And the with music historians and with historians, I've been, in a way, my book is read by many people in many fields, in legal theory and anthropology. People take it, and so I have two things to say. One, when I wrote the book, I didn't know a lot about, say, feminist theory or other kinds of theory which would have given different nuances. Now, of course, there are a lot of feminist revisionism is going on in the history of classical music. There's lots of things like that. But there's another thing. When you tackle the philosophy of music, you're tackling something that people treat with a weird kind of devotion. Music, it is just like everything else, in my view. But in many people's views, even when they are radical social theorists, there's this kind of veneration of music, which means that you're not allowed to taint it by sociology or history or politics. They want it to be a kind of pure, almost religious practice. And I think I gave a talk, which is on YouTube now, that says something like, music has no mystery, we made it mysterious. And I was being very polemical. Everything has a mystery, but I wanted to say music's no more or less mysterious than everything else in the world, but we've promoted music into this sphere of divine devotion, so that when I made it historical, people thought I was sort of throwing it in the trash. And that was one of the reasons for the anger. And that kind of devotional characteristic, I mean, Adorno wrote a piece called Bach Against the Devotees. He was picking up on the theological thread. Susan McClary has picked up on that kind of theological devotion. That's a whole nother aspect of the story, which I think figures very importantly. Philosophers, if they're ahistorical, think they're actually supporting a kind of devotional theological model. It's sort of somehow metaphysics and God meet in Platonism, to make a cliche. That's a good quotable line, right? Metaphysics and God meet in Platonism. But if you turn to history, the story gets messy. So the last and first line of every one of my books is that
our world is messy. We're not doing the divine world. We're dealing with the mess. And people don't like to deal with mess because it's messy. That's my answer. That's true. Thank you. That's amazing. Thank you. Okay. Well, it's funny how time flies. That was so nice. I wish I could remain and listen to you in, you know, like a little fly on the wall, but I wouldn't understand. Okay, so we're perfect on time. It is just 3 minutes to six. So it seems to me we can thank you very much, Lydia, for this wonderful conversation and for being with us. And now we would go on to our Polish conversation. Yeah, I just want to thank you all again, and especially my translator, whom I feel very close to, even though we've never met, but maybe we will meet, and that would be very nice. Maybe I will meet many of you, which would also be very nice. Thank you very much. If I may add just one word, yes. Is I feel completely useless and unnecessary, because in this conversation, everyone speaks perfect English, and I was warned that maybe I will have to translate some questions or answers, and I was sitting enthralled with what's going on. But why did I spend 2 years translating your fantastic book into Polish if everyone can read it in English? So. Maybe you wrote a better book than me. Translation, after all, is more than just one-to-one words. I think those people who read this book in English are not present to here. So I think it was not useless. I think it was very useful, yeah. That's a consolation. Thank you. Yeah. Thank you very much indeed. Bye-bye, everybody. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye. Ewo, to teraz w takim razie tobie przekazuję już głos znowu, tak? Tak, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy tak intensywną dyskusję z autorką książki prowadzić. Wracamy do naszego grona, ale myślę, że jesteśmy już dosyć rozgrzani właśnie tymi pytaniami, odpowiedziami. Chciałam jeszcze raz serdecznie powitać, widzę, że jest z nami dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Daniel Cichy. Są też pracownicy wydawnictwa, więc jeszcze raz serdecznie witam. I jeszcze raz z tego miejsca chcę podziękować też Marcinowi Trzęsiokowi za taki impuls, który daje też w związku z całą tą serią. Myślę, Marcinie, że jesteś takim spiritus movens tego przedsięwzięcia, jakim jest seria Biblioteki Res Facta. Też tak jak krótko to powiedziałam wcześniej, kolejna książka wydana w tej serii to książka samego właśnie Marcina Trzęsioka, Muzyka doświadczenia. Już czekamy na lekturę. Ale teraz wracamy jeszcze do wątku książki Lydii Gehr. Chciałam... Dobrze, dziękuję za wiadomość. Tutaj czytamy wiadomość od Daniela Cichego. Chciałam jeszcze krótko przedstawić naszych gości, panelistów, którzy zdążyli się już zaprezentować w czasie tej rozmowy. Ale jeszcze krótko powiem o każdym z Państwa. Profesor Zbigniew Białas z Uniwersytetu Śląskiego, bo mamy tutaj całą mapę Polski, jest literaturoznawcą, anglistą, profesorem nauk humanistycznych, ale też prozaikiem i tłumaczem. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię i historię literatury i kultury, teorię i literaturę postkolonialną. I co ciekawe, Zbigniew Białas jest też autorem trylogii sosnowieckiej. Oprócz tego tłumaczył współczesną prozę i poezję amerykańską, współczesną prozę brytyjską oraz prozę i poezję nigeryjską, więc to doświadczenie nagromadziło się zanim właśnie ta książka Lydii Gehr się pojawiła na horyzoncie. Witam serdecznie i dziękuję, że zgodził się Pan przyjąć nasze zaproszenie. Witam też bardzo serdecznie profesor Agnieszkę Draus z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, która jest, tak jak już powiedziała, teoretykiem muzyki, adiunktem w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego.
Jest też obecnie dziekanem Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncentruje się w swoich badaniach na problematyce muzyki współczesnej, na teatrze muzycznym Krzysztofa Pendereckiego, na dziełach Karlheinza Stockhausena, tu użyłam znowu słowa dzieła, przede wszystkim tutaj na cyklu operowym Liszt, który to był temat pracy doktorskiej. Bada twórczość Witolda Lutosławskiego, Marka Stachowskiego i Pawła Mekietyna i skupia też swoją uwagę ostatnio na problematyce związanej z performancem, z najnowszą muzyką. Witam też bardzo serdecznie profesora Krzysztofa Guczalskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadził dyskusję z Lidią Gerr. Jego zainteresowania obejmują filozofię muzyki, estetykę, teorię znaku i symbolu, teorię obrazu i filozofię polityczną. Studiował matematykę, muzykologię i filozofię w Krakowie i te wszystkie wątki odbijają się gdzieś mocno w jego myśleniu. Był też redaktorem naczelnym w latach 2015-19 czasopisma Principia i jest autorem książek Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce, Próba ogólnej teorii na tle estetyki Susan Langer oraz Perspektywa, forma symboliczna czy naturalna. No i wreszcie witam doktora Ryszarda Lubienieckiego, który reprezentuje Uniwersytet Wrocławski, kompozytora, akordeonistę, improwizatora, muzykologa, absolwenta studiów w klasie profesor Bettiny Skrzypczak w zakresie kompozycji i studiów w klasie profesora Jerzego Kaszuby i Stanisława Miłka w klasie akordeonu. Wiem, że zaledwie kilka miesięcy temu obroniony został doktorat w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem bardzo zachęcającym do lektury Muzyka i memoria w XV-wiecznych traktatach muzycznych z regionu Europy Środkowej. To tyle, jeśli chodzi o przedstawienie wszystkich Państwa. Mam tą satysfakcję, że jesteśmy w bardzo różnorodnym gronie. Pewnie różne wątki jeszcze nam się otworzyły w czasie dyskusji z Lidią Gerr, ale tak na początek chciałam zapytać, bo w ostatnim rozdziale książki Lidia Gerr pisze, że ciągle nie może wyjść z poczucia zdziwienia, chyba wnioskując z rozmowy przeprowadzonej z nią, nadal to poczucie zdziwienia w niej tkwi. Mówi o swoim poczuciu zdziwienia i o osobliwości ludzkich praktyk. Wśród tych ludzkich praktyk jest oczywiście praktyka muzyczna. Chciałam zapytać, czy lektura tej książki wzmaga w nas jako czytelnikach poczucie, że nasza praktyka muzyczna jest osobliwa? Jeśli tak, to na czym by ta osobliwość polegała? Tu będę Państwa prosić o podnoszenie ręki, będę udzielać głosu panelistom w takiej kolejności, w jakiej będziecie chcieli na to pytanie odpowiedzieć. Ewo, skoro zadałaś takie pytanie, to może Ty znasz najlepszą odpowiedź na nie. Może... Nie, na razie nie zabieram głosu. Ale chyba musisz wywoływać do odpowiedzi, bo wiesz, to są takie zakresy, że chyba troszkę musisz nas stawiać przy tym. Ciężka jest osobliwość. Dobrze, Agnieszko, to jeśli to zaproponowałeś, to zapraszam Ciebie do odpowiedzi dotyczącej osobliwości. Ciężko jest czasem odezwać się właśnie, odczułam to na własnej skórze. Ale teraz tak zupełnie poważnie. Ja nie odebrałam, znaczy inaczej, może całą lekturę odebrałam jako taką w tej tendencji adornowskiej dziwienia się i można powiedzieć właśnie takiego kwestionowania oczywistości. Myślę, że Lidia Gerr tradycję adornowską wspaniale podejmuje. Co do tych praktyk muzycznych, no, praktyka nasza też teoretyczno-muzyczna jest właściwa dyskursowi o muzyce, od której no chyba od lat toczą się spory w ogóle, czym jest muzyka, prawda? Pamiętamy, zresztą przywołuje Biblioteka Res Facta, słynny esej Egebrechta Dalhausa, kiedyś przetłumaczony przez no, równie wybitnych tłumaczy, który nie daje odpowiedzi, jak Państwo pamiętają, więc odnośnie praktyki, czy ona jest dziwna, no...
Ewentualnie mogłabym się odnieść do tego roku magicznego 1800, o którym mówi Lydia Gerr, i o tym, co się później zmieniło też odnośnie praktyki wykonawczej, czyli między innymi to jest około, prawda, tej daty odkrycie muzyki dawnej jako rekonstrukcji wielkiej przeszłości i zaczynania nazywania dziełami dzieł Bacha, o których Lydia Gerr sama mówi, że nie były intendowane, to znaczy Bach nie tworzył ich jako dzieła sztuki, i to oczywiście my rozumiemy ten skrót dzisiaj i ja z nim w ogóle nie polemizuję, a większą część książki Lydia Gerr właściwie musi się tłumaczyć z takiego sformułowania, jak Państwo pamiętają. Tu ukłony dla tłumacza jeszcze raz, ja nie mam słów w ogóle, jak to się dało w ten sposób rzeczywiście ten dyskurs poprowadzić, czy da się to rzeczywiście naturalnie, niezwykle. Natomiast to, co, o czym Lydia Gerr pisze, czyli ten właściwie idea fix, lista, aby stworzyć jakieś rzeczywiście wyobrażeniowe muzeum dzieł muzycznych, bo mnie się ten tytuł, kontrtytuł, który pan proponuje we wstępie, nawet bardziej podoba i chyba nawet jest bardziej adekwatny. Więc wracając do tego muzeum, wyrządził, no, można powiedzieć, wiele krzywdy w zamykaniu pojęcia i myślę właśnie dziwności naszych praktyk związanych z tym tak zwanym Werktreue, o którym była mowa. I przypomnę rok, żeby już przeskoczyć i nie mówić za długo, 1970 i sprzeciw Louisa Andriessena z kolei w The Nine Symphonies by Beethoven. Czyli krótko mówiąc, ta nasza dziwna praktyka, która mnie najbardziej dziwi, jakby wpisując się w dyskurs Lydii Gerr, to jest wciąż urządzanie koncertów historycznych właśnie jako rekonstrukcji przeszłości w muzeum wyobrażeniowym dzieł sztuki, a w którym muzyka ta komponowana tu i teraz wciąż w repertuarze powszechnym staje się gdzieś wydarzeniami marginalnymi lub, jak Państwo zauważyli na pewno, tytułowanymi jako koncert muzyki współczesnej, co jest moim zdaniem najdziwniejszą praktyką naszą po 1800, o ile nie po 1900 jeszcze bardziej roku, więc to tak krótko. Resztę wydaje mi się z oczywistych przyczyn dziwne, bo samo art artificial, sztuka od sztuczności, musi być dziwne, bo nie ma to nic wspólnego z muzyką naturalną, która już dzisiaj funkcjonuje chyba tylko w tej przestrzeni kultury ludowej. Może czasem, skoro trzymamy się tego pojęcia otwartego, w jakimś otwartym muzykowaniu właśnie tradycyjnym. Także póki co chyba tyle ode mnie. Podziękuję. Bardzo dziękuję. Widzę, że zgłaszał się w międzyczasie Zbigniew Białas, więc prosiłabym tłumacza o zabranie głosu. No, zanim zostanę wywołany do odpowiedzi, to wolę sam iść pod topór, więc zgłosiłem się, ale byłem też troszkę wywołany do odpowiedzi przez panią profesor. Bardzo dziękuję za tak pozytywną ocenę mojego przekładu i chciałem się odnieść, bo moje zdziwienie i co w ogóle co do osobliwości praktyki muzycznej jest jak trochę innego rodzaju. Jestem chyba jedyną osobą w tym zacnym gronie, która nie jest ani historykiem, ani muzykologiem, ani muzykiem, ani filozofem. W zasadzie nie bardzo wiadomo, dlaczego ja się tego zadania podjąłem w takiej sytuacji. Podjąłem się, bo namówił mnie profesor Częsiąg i ponieważ jestem bardzo ambitny, postanowiłem tę książkę przetłumaczyć. To było dla mnie bardzo trudne zadanie, bardzo trudne wyzwanie. I wcale we mnie, jako właśnie w osobie, która nie jest praktykiem muzyki, historii czy filozofii, nie budzi ta książka ani ten wywód poczucia, że Państwo zajmujecie się takimi oczywistymi, łatwymi, prostymi rzeczami. Wręcz przeciwnie, moje poczucie obcości tej praktyki, mimo że ja się z nią oswajałem w czasie 2 lat tłumaczenia, właściwie się pogłębiało. Więc to jest dla mnie to jest zdumiewające, bo na przykład tu przed chwilą w tej części angielskiej pani Michalska powiedziała, że to jest wszystko takie oczywiste. I ja sobie pomyślałem, mój Boże, jak to jest wszystko takie oczywiste, to gdzie ja...
I pomyślałem sobie, że to jest w pewnym sensie generacyjne. To znaczy dzięki Lidii Gehr młodzi naukowcy uważają, że pewne rzeczy są już powiedziane, proste, oczywiste i możemy iść do przodu. Natomiast osoby takie jak ja, które nie są historykami, filozofami czy muzykologami, wciąż nie mogą wyjść z poczucia zadziwienia, że muzyka to jednak jest, przepraszam, coś kompletnie innego i to jest znowu wbrew temu, co mówiła Gehr, coś kompletnie innego. Czy w ogóle ten rodzaj pisania o muzyki niż, nie wiem, rośnięcie kwiatków no i tego typu rzeczy, które też są cudowne, trudne, skomplikowane i tak dalej, ale jednak jest coś w muzyce, co pozostanie magiczne dla osoby, która zajmuje się tym jakoś w sposób, nie wiem, marginalny czy jakoś tak. Więc to jest ta moja kontra do tego wszystkiego. I bardzo się też cieszę, jeszcze jedna uwaga co do tego kontrtytułu, bo ja się z pewnymi rzeczami nie zgadzałem. Oczywiście ulegałem wydawnictwu i sugestiom ludzi, którzy się lepiej na tym znają, ale cieszę się, że udało mi się przemycić do wstępu pewne rzeczy, które ja bym wolał, gdybym sam mógł o tym decydować. I cieszę się też, bo one i w recenzji kiedyś były w Ruchu Muzycznym zauważone, że jak to delikatnie tutaj zaznaczył tłumacz, coś tam jest inaczej. Więc ja mogę powiedzieć tyle, że ja się bardzo cieszę, że te kontrtytuły, te niektóre rzeczy, które ja bym w tej książce, w tym tłumaczeniu widział w swój amatorski sposób, że one nie przepadły i są zauważane. Także to tyle na razie miałbym pewnie w tej kwestii do powiedzenia, ale ja generalnie nie będę miał wiele do powiedzenia, bo jak Państwo wiecie, ja jestem tylko tubą, przez którą staram się, żeby argumenty Gehr, z którymi nie zawsze się zgadzam, jednak w sposób jak najbardziej czytelny dotarły do polskiego czytelnika. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że ta praca, która została wykonana przy przekładzie tej książki, jest rzeczywiście nie do przecenienia. I tutaj też tak na marginesie muszę powiedzieć, że ta lekkość pióra Lidii Gehr na pewno nie jest łatwa do przetłumaczenia. Jestem też tego pewna, że to ten styl nie jest łatwy do przetłumaczenia. Widzę, że zgłaszał się jako kolejny Ryszard Lubieniecki. Bardzo proszę. Tak jest. Ja też się dołączę do tych podziękowań za tłumaczenie i też bardzo ten przekład doceniłem czytając. Jeśli chodzi o tę osobliwość praktyki, ja mam wrażenie, że przynajmniej dla mnie też jako nie tylko muzykologa, ale też muzyka, który działa na bardzo różnych polach, o różnym stopniu, że tak powiem, udziałowienia. Mam przede wszystkim takie wrażenie, że praktyka, szczególnie w odniesieniu do wykonywania muzyki, do edukacji muzycznej, jest przede wszystkim restrykcyjna momentami też. Ja przynajmniej sam to na sobie odczuwam, że gdzieś ona jest opresyjna, przynajmniej częściowo. I też ona w jakiś sposób, wydaje mi się, zawęża nasze spojrzenie na muzykę, jeśli patrzymy na nią z perspektywy dzieła. Ja przygotowując się do tej dyskusji, przypomniałem sobie i tak się wgłębiłem w jedno badanie empiryczne, które zostało zrobione na... Ono zostało wykonane we Francji, autorką jej jest Clément Canon. I to jest artykuł Listening to Improvisation, w którym to nagranie swobodnej improwizacji zostało odtworzone około 20 osobom, muzykom zostało odtworzone nagranie, z czego części tych osób zostało ono przedstawione jako swobodna improwizacja, a części tych osób zostało przedstawione jako kompozycja. I oni mieli za zadanie opisać, wypowiedzieć na temat tego wykonania, co im się tam podoba, co nie. Okazuje się, że te opinie były diametralnie inne i to, co w grupie kompozytorskiej było określane jako niedoskonałości albo coś, czego ci wykonawcy, czego nie udało im się zrealizować w grupie, która patrzyła na ten utwór jako na improwizację, okazuje się, że to było część wpisana w improwizację. To było tak, że muzycy jakby eksplorują pewien teren.
Także te było kompletnie diametralnie różne spojrzenia. To spojrzenie na improwizację przede wszystkim też było bardziej, można powiedzieć, empatyczne zdecydowanie i było bardziej skupione na relacjach między muzykami, na tym, na intencjach też muzyków, a w przypadku tej grupy kompozytorskiej było tak, że w gruncie rzeczy ci słuchacze jakby tworzyli sobie dzieło muzyczne, które można powiedzieć nie istniało, bo oni jakby mieli w głowie pewien model, do którego to wykonanie mogło potencjalnie, że tak powiem, aspirować i jeśli pojawiła się jakaś niedoskonałość, którą usłyszeli, to twierdzili, że jest to właśnie albo kompozytor napisał coś zbyt trudnego dla tych wykonawców i oni byli w stanie tego zagrać, albo wykonawcy po prostu gdzieś tam się pomylili. Więc z tej perspektywy ja też odczytuję te ostatnie rozdziały książki Digger jako może nie wezwanie do odrzucenia całkiem tej koncepcji, ale do ograniczenia oddziaływania tego pojęcia, tego konceptu dzieła muzycznego. I wydaje mi się, że ono, z mojej perspektywy, to ograniczenie by się przydało właśnie po to, żeby to słuchanie też przy okazji otworzyć. Bardzo dziękuję. Krzysztofie, czy ty chciałbyś powiedzieć co? Coś mogę powiedzieć, chociaż nie wiem akurat, czy to będzie odpowiedź na twoje pytanie, ale różne refleksje mi się nasuwają. Jedna taka, że ja być może będę tą osobą, która się dołączy do pani Marty Michalskiej i też powiem, że ogólnie główna teza Lidii była dla mnie dość oczywista, że pojęcia są zmienne i że jakiekolwiek ponadczasowe ontologie są bezsensowne. Szczerze mówiąc, nawet jestem troszkę zdziwiony, że to było tak trudno do zaakceptowania, bo przychodzi mi na przykład na myśl taka bardzo klasyczna i w Polsce bardzo szeroko czytana pozycja, mianowicie Dzieje sześciu pojęć Tatarkiewicza. Jeżeli ktoś przeszedł przez tę książkę, no to już nie powinien się absolutnie dziwić, że tak po prostu jest, że pojęcia się zmieniają. Tatarkiewicz nie był żadnym rewolucjonistą, był bardzo takim poczciwym historykiem, tylko uczciwie przedstawiał, jak się sprawy miały, prawda? Jeśli chodzi o to, co powiedziała pani Agnieszka Draus, o tym, że dzieła Bacha, właśnie mówię dzieła, że to, co tworzył Bach, to nie były dzieła sztuki. A więc z jednej strony to nie były dzieła, ale z drugiej strony też nie były sztuki, prawda? Dlatego, że sztuka dopiero ostatecznie około roku 1750 została ukonstytuowana, czyli jakby tam 2 lata po śmierci Bacha. Także oczywiście szereg bardzo takich ciekawych szczegółów, które i to, jak ta historia zmiany pojęcia się rozwijała, to wszystko było nowe dla mnie, ale jeśli chodzi o ogólną tezę, no to ja byłem skłonny ją zaakceptować nawet już przed czytaniem książki, prawda? Tak jest mniej więcej moje nastawienie. Okej, dobrze, to teraz pan profesor Białas, może mu oddamy głos, skoro się zgłosił. No nie, bo nie chciałbym wyjść na człowieka jedynego, który nie rozumie tej książki, bo inaczej bym nie był w stanie jej przetłumaczyć. Mnie chodziło raczej o to, ja się zgadzam z tym, że w drugiej części, tak mniej więcej od 4 rozdziału do końca, wywód jest jasny, klarowny, logiczny i tu nie ma problemu. Ale ja jako tłumacz musiałem zacząć od tych pierwszych 3 części, gdzie ona przedstawia filozofię analityczną vis-a-vis teorii, no i jednak tłumaczenie, co Levinson na ten temat powiedział, czy inni filozofowie, to było bardzo gęste. Możliwe, że ja mówię z pozycji tłumacza, który nie jest filozofem, ale to nie było łatwe, ale możliwe, że ja mieszam 2 rzeczy, bo na przykład dla mnie wielką trudność sprawiało to, że musiałem też dotrzeć na przykład do jakiegoś jednego zdania z tego czy innego filozofa, który był wydany po polsku i wydawnictwo słusznie uważało, że jeśli był wydany po polsku, to należy znaleźć, jak to było przetłumaczone i oczywiście ja biegałem do Biblioteki Śląskiej po to jedno zdanie, brałem 3 tomy jakiegoś filozofa i później próbowałem to jedno zdanie znaleźć. Znajdowałem na szczęście,
Natomiast gęstość tego analitycznego wywodu była z punktu widzenia, mówię, tłumacza i nie filozofa, tak wielka, bo pewne rzeczy trzeba było też zrozumieć w tej filozofii, którą się na przykład odrzucało, bo ona też ją odrzuca, że później faktycznie od czwartego rozdziału to jak to mówią po angielsku, to jest plain sailing, no bo to jest wywód historyczny i okej, to jest wszystko w miarę proste i logiczne, ale żeby do tego czwartego rozdziału dojść poprzez te jej no naprawdę bardzo trudne fragmenty dotyczące filozofii analitycznej, co ona proponuje i dlaczego ona tę filozofię odrzuca, no to muszę powiedzieć uczciwie, że miałem takie momenty, że sobie pomyślałem, ja się zgodziłem tę książkę tłumaczyć. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że w międzyczasie Agnieszka Draus podniosła rękę, więc już mamy tutaj interakcję. Bardzo proszę, Agnieszko. Ja w interakcji, chociaż nie wiem, czy nie wyprzedzam pewne rzeczy odnośnie tego, co usłyszałam od Krzysztofa Buczalskiego i tłumacza. Chodzi mi głównie o tę zrozumiałość, a z drugiej strony komplikacje. Może to też wynika z pewnego zapóźnienia translatorskiego, które my przez jakieś zaniedbanie no, dopuściliśmy się, czyli książka, która powstaje 30 lat po swoim pierwodruku, myślę o tym 92 roku. Ja rzeczywiście wczytywałam się w taką kontradykcję dwóch teorii, o których Lydia Gerr pisze, czyli Goodmana i Levinsona. Levinsona tekst ten What a Musical Work Is, przypomnę, zresztą to jest w przypisach, to jest 1980 rok. My już dzisiaj patrzymy na takie spojrzenie przecież przez pryzmat chociażby tych kontekstów organicznych muzyki w kontekście kultury chociażby Mieczysława Tomaszewskiego, a przypomnę, połowa lat 70. to są dopiero pierwsze spotkania baranowskie, ale już profesor pokazuje to, o czym Levinson bliższy mi niż Goodman pisze, czyli ta tożsamość dzieła, czyli stworzenie jego w konkretnym bardzo czasie przez konkretnego kompozytora i w tym właśnie organicznym kontekście historycznym, więc my już znamy przecież chociażby ten koncept postawy interpretacji integralnej Tomaszewskiego, który przepięknie łączy, powiedziałabym, ontologię dzieła muzycznego gdzieś tam rodem z fenomenologii, jednak z pojęciem historycznym i właściwie to jest taka postawa, która chyba pozwala na najbardziej pełną interpretację, chociaż jest to niekończące się dzieło życia, właśnie taka interpretacja. Przypomnę, że ten paradygmat teorii muzyki humanistycznej, prawda, my już dzisiaj też czytamy poprzez pryzmat chociażby semiotyki muzycznej, pierwsza przed Lydią Gerr wydana w nowej serii, przecież książka Konstantina Florosa, to też jest pewnego rodzaju zapóźnienie translatorskie, przypomnę. No my przede wszystkim jakby tę zmianę paradygmatu, myślę o teoretykach muzyki, czytaliśmy przez pryzmat tego kanonicznego tekstu Josepha Kermana, How we got into analysis and how to get out, prawda? I to było przetłumaczone, jak dotarliśmy do analizy muzycznej, jak z niej wybrnąć, a jesteśmy już dzisiaj po kolejnej zmianie, a właściwie takim cyrkulacją, mówiąc starym językiem retorycznym, bo w 2004 roku Kofi Agawu przecież opublikował swój tekst How we got out of analysis and how to get back it again, czyli jak wybrnęliśmy z analizy i jak do niej powrócić, gdzieś no, ogłaszając przerost takiej, powiedziałabym, transdyscyplinarnej, humanistycznej teorii i upominając się znowu po tę analizę krytykowaną przecież taką normatywną przez Lydię Gerr, więc w ogóle chyba trzeba wypunktować dzisiaj taki pluralizm wątków i dobrze byłoby rzeczywiście chronologicznie po prostu ustawić sobie pewne teorie, kiedy one rzeczywiście i w sąsiedztwie jakich tekstów powstawały i być może wtedy to, o czym mówiła pani Marta Michalska, czyli ta naturalność dyskursu będzie przez nas lepiej rozumiana, czyli to, co dzisiaj nie wiem, studenci, doktoranci mają w zapleczu, czyli właśnie rozmaitych tekstów, które są z takiej perspektywy pisane, wyobrażam sobie, że w latach 90. rzeczywiście mogły być w jakiś sposób rewolucyjne. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że na potrzeby tego spotkania interesowałam się trochę tym, kiedy powstały te inne przekłady. Wprawdzie nie wiem, kiedy powstał przekład książki Lydii Gerr na język japoński czy chiński, o których dzisiaj wspominała,
ale chociażby przykłady na te języki romańskie, włoski, francuski, to były lata 2016-18, więc nie jesteśmy aż tak bardzo zapóźnieni. Czyli też spóźnieni. Spóźnione, można tak do tego podejść. Z drugiej strony to też będzie za chwilę wątek, też widzę, że zgłasza się pani Marta Michalska, za chwilę oddam pani głos, ale myślę, że możemy zastanowić się nad tym, czy ta książka w jakiś sposób nie zyskuje na aktualności, nie, bo oczywiście czytamy ją też przez pryzmat tych lektur, których Lidia Ger nie mogła czytać ze zrozumiałych względów w tamtym czasie, ale być może właśnie nie jest przypadkiem, że teraz te tłumaczenia powstają, bo one już no, są spóźnione, ale są też, powstają w innej sytuacji, prawda? Być może my też czytamy tą książkę przez inny pryzmat. O to za chwilkę będę chciała właśnie panelistów spytać. Teraz proszę panią Martę Michalską o zabranie głosu ad vocem. Dziękuję. Ja właśnie dlatego też wspomniałam o tych wędrujących pojęciach Mikebal, dlatego że to była na przykład dla mnie taka lektura, którą odkryłam niedawno, w sensie kilka lat temu, a chciałabym, żeby ktoś kazał mi to przeczytać na pierwszym roku studiów, bo to bardzo mi właśnie pomagało pogodzić się z tym messiness, o którym mówiła Lidia Ger, i pomaga pogodzić się z tym, że te pojęcia nie mają swoich granic i to jest okej. I na przykład czuję, że na przykład moim zadaniem jako historyczki jest jakoś opisać to, może wytłumaczyć, połączyć z czymś, ale nie sprzeciwiać się temu jakoś. I właściwie chciałam też zadać, kontynuując tę rozmowę, pytanie do panelistów i panelistek, ale wydaje mi się, że już pani Ewa Schreiber trochę wyprzedziła też moje pytanie, bo chciałam zapytać, na ile dla nas książka Lidii Ger jest już historyczna, to znaczy na ile ona, na ile czytamy ją w kontekście, o którym ona nam dzisiaj powiedziała, a na ile jest ona dla nas jakimś takim nowym. Ale to, tak jak mówię, chyba trochę też uprzedzam tutaj. Dziękuję. Dziękuję. Tak, to jest właśnie takie pytanie podwójne. Na ile jest historyczna, a na ile jest aktualna w nowej sytuacji, prawda? Bo to tak jak z dziełami muzycznymi skądinąd, też historyczne, ale mogą być aktualne. To pytanie do panelistów. Próbuję teraz powstrzymać się przed wywoływaniem. Jeżeli ktoś z państwa chce pierwszy zabrać głos, to bardzo o to proszę. Znaczy, ja mogę zabrać głos. Wydaje mi się, że no, o tyle, o ile książka ciągle jeszcze wywołuje kontrowersje, o tyle nie jest taką całkiem historyczną pozycją, którą można sobie już odłożyć do lamusa. Często jest tak, że no, na przykład wiadomo, że w filozofii, analitycznej filozofii amerykańskiej ciągle ta dyskusja na temat ontologii muzyki jest prowadzona. No i powiedzmy, że niektórzy z tych autorów jakoś już zauważyli, że taka ahistoryczna metoda jest czymś całkowicie jakby pozbawionym podstaw i bezsensownym, ale nie wszyscy. Niektórzy dalej w takim, można powiedzieć, trybie platońsko-ahistorycznym sobie jakieś tam rozważania wiodą nad dziełem muzycznym, tak by dzieło muzyczne było jednym sposobem, w jakim muzyka w ogóle istnieje. Ja jeszcze też chciałem powiedzieć słowo o Levinsonie. Otóż ja nie uważam, że Levinson jest jakoś specjalnie tutaj historyczny i że on ma jakąś świadomość historyczną. Ja uważam, że ten jego tekst 80 roku jest po prostu straszny. To jest po prostu typowy platonizm, który jest minimalnie zmoderowany i można powiedzieć jeden element platonizmu, który jest absolutnie już kuriozalny, nieakceptowalny, jest tam osłabiony. Mianowicie taki typowy platonizm mówi, że dzieła muzyczne są bytami idealnymi. Jako byty idealne są wieczne i już zawsze istniały, prawda? I w związku z tym kompozytor tylko je odkrywa. No to jest już jakaś absolutnie fantastyczna i bzdurna historia, ale tacy filozofowie też są w Stanach, prawda? No i teraz, ponieważ nawet Ingarden w całym swoim, można powiedzieć, charakterologicznym platonizmie nie posunął się tak daleko i dla niego dzieło muzyczne jest tym bytem czysto intencjonalnym. Według mnie jest
to zastępnik bytu idealnego, dla, tak jakby psychologicznie rzecz biorąc, no ale powiedzmy, że już nie twierdzi wprost czegoś całkowicie absurdalnego Ingartem. No i teraz co Levinson dodał do tego platonizmu? Powiedział, że nie, to tak jednak nie może być, że dzieła muzyczne zawsze istnieją i że już można powiedzieć, zanim Beethoven się narodził, to już istniała Piąta Symfonia. W związku z tym dodał taki dodatkowy wymóg, że dzieła muzyczne to są te byty idealne, które zostały przez jakiegoś kompozytora wskazane, prawda? No dalej brzmi absolutnie niewiarygodnie. No i powiedzmy, że tutaj jakoś to osadza w historii, ale to jest takie bardzo wątłe osadzenie w historii. Tak jak naprawdę Levinson w ogóle jakoś ani minimalnie nie rezygnuje z tego pojęcia dzieła muzycznego rozumianego, a historycznie jakby to pojęcie dzieła muzycznego od zawsze istniało i zawsze miało dalej istnieć. Ale też mogę powiedzieć, Levinson był wtedy jeszcze stosunkowo młody i wydaje mi się, że późniejsze jego teksty nie są już tak naiwne i są lepsze. Prawda? Wydaje mi się, że już chyba przestał tak bardzo tę antologię muzyki uprawiać. Może też poczuł, że to jest jakieś takie jakby chybione przedsięwzięcie. Wydaje mi się, że Levinson wtedy miał bodajże jakieś 30 parę lat, także no. Lidii akurat się udało z książką napisaną, gdy była młoda, ale Levinsonowi się niekoniecznie udało, tak bym powiedział. Dziękuję. Tutaj wchodzimy w poważne platońskie i antyplatońskie polemiki. Teraz widzę, że zgłasza się tłumacz Zbigniew Białas. Bardzo proszę o zabranie głosu. Ja właściwie to chciałbym, żeby na to pytanie odpowiedział profesor Częsiuk. To znaczy, po co wydawać w tej chwili tę książkę i dla kogo ona miałaby być przeznaczona, kto mógłby skorzystać na tej lekturze? Bo ja ze swojej perspektywy, ja próbowałem moim znajomym polecić tę książkę, głównie po to, żeby się pochwalić, jak trudną książkę przełożyłem. Ale nikt z nich nie był skłonny przedzierać się przez to, więc doszedłem do wniosku, że to widocznie jest dla muzykologów. Natomiast teraz się dowiaduję, że dla muzykologów to, wiecie, to nie jest to nic nowego ani nic trudnego. Dawno temu już żeśmy poszli dużo dalej. No to skoro ta książka jest wydana w tak prestiżowej serii, no to moje pytanie jest, drogi Marcinie, to po co ta książka nam właściwie jest? Ewo, udzielasz mi głosu. Tak? Jak najbardziej, bardzo proszę. Znaczy ja może powiem, po co jest ta seria Biblioteka Józefa Ktanowa. Chcemy, żeby wprowadzić na polski rynek ważne książki, w miarę nie stare, ale takie klasyczne. No to jest jeden z kryteriów. Ta książka, jak wiem, jest tłumaczona na wiele języków, jest cytowana wszędzie. Mamy w tej książce też znakomity i myślę, że punktujący ją bardzo wysoko wstęp Richarda Taruskina, który mówi, że to jest jedna z tych niewielu książek z filozofii muzyki bez nut i bez analiz, które są ważne dla praktyka muzycznego. Mamy także w tej książce wstęp Lidii Gerr pisany po latach, w którym ona streszcza na kilkudziesięciu chyba stronach, nie wiem ile to wychodzi po polsku, w angielskim to było 50 stron, całą historię polemik wokół tej książki. To wszystko powoduje, że jest to książka, która można przyznać pozycję klasyka współczesnej filozofii muzyki. Jeśli chodzi o polskiego czytelnika, no to oprócz Krzysztofa Guczalskiego niewiele jest w Polsce ludzi, którzy pisali o analitycznej tradycji anglosaskiej dotyczącej filozofii muzyki. Mi się wydaje, że ta książka, mimo że można wiele jej zarzucić, jeśli chodzi o sposób referowania, bo mówiliśmy o tym niedawno z Marcinem Krajewskim, Goodmana albo powiedzmy tych platoników. Ta książka daje jakieś kompendium tego, daje wrażenie tego, czym ta filozofia była. Co dla większości polskich czytelników jest chyba jednak czymś nowym. A poza tym, oprócz tego wszystkiego, mnie się wydaje, że wielką zaletą tej książki jest umiejętność połączenia tych aspektów ontologicznych z aspektami prawnymi, z aspektami wykonawczymi, z awangardą muzyczną w poznaku Cage'a i także z ogólną kwestią praktyk muzycznych. To jest taki, można powiedzieć, ten socjalistyczny, czy też, no nie, nie, ale społeczny aspekt tej książki. Wydaje mi się, że to jest na tyle bogaty pakiet,
że tłumaczy tą, mam nadzieję, tą naszą decyzję, żeby tą książkę w języku polskim wydać. Bardzo dziękuję. Widzę, że zgłasza się Krzysztof Guczalski. Bardzo proszę. Ja tutaj chciałem się dołączyć do głosu Marcina. Ja też absolutnie uważam, że warto było tę książkę przetłumaczyć. Wydaje mi się, że to jest dość typowe, że nawet bardzo klasyczne książki, póki nie są przetłumaczone na język polski, to one nie zadomawiają się w naszym obiegu humanistyki, prawda? I takie książki, które istnieją po angielsku, nawet jeżeli tak myślimy, że sobie możemy je przeczytać po angielsku, przeczyta je kilka lub kilkanaście osób. A jak jest przetłumaczona książka na polski, to od razu to się, mi się wydaje, dziesięciokrotnie zwiększa, prawda? To dziesięciokrotne zwiększenie się to dalej nie znaczy, że będziemy mieć jakieś 10 tysięcy czytelników, prawda? Ale jeżeli zamiast 15 osób przeczyta to 150 osób, to już jest to bardzo znaczące zwiększenie. Ja też mogę powiedzieć o takim moim doświadczeniu w wypożyczaniu książek z biblioteki. Otóż gdy wypożyczam jakąś książkę anglojęzyczną, to ona prawie zawsze jest dostępna. Prawie nigdy nie jest wypożyczona. Gdy chcę wypożyczyć jakieś tłumaczenie jakiejś znanej książki na język polski, to ono prawie zawsze jest niedostępne. Także te tłumaczenia książek, ważnych książek na język polski są dużo bardziej czytane niż te angielskie oryginały i wydaje mi się, że jak najbardziej warto było ją przetłumaczyć. Tak, ja bym jeszcze tylko dodał jedną rzecz, że ta książka, gdyby ona była się kończyła na tym, o czym mówił Zbyszek Białas, na tych trudnych analitycznych rozdziałach, no to byśmy jej nie wzięli. Ale ona ma tą drugą część historyczną, którą można czytać po prostu jako bardzo ciekawie napisaną historię estetyki z pewnego konkretnego i z bardzo sensownego punktu widzenia, mianowicie tej emergencji paradygmatu dzieła muzycznego około roku 1800. To jest bardzo ciekawy punkt widzenia na opowieści o historii muzyki. On zresztą, nie będę tego poruszać, ale na przykład bardzo ciekawie się to łączy zarazem pod kątem podobieństw, także różnic ujęcia na przykład Karola Bergera w potędze smaku. Ale to oczywiście takie porównania można byłoby sobie robić, ale to by musiało być całe seminarium i nie będę nawet otwierać tego. Tam jest ten sam problem, czy uznać to XVI-wieczne pojęcie opus perfectum et absolutum Listeniusa jako już ten moment krystalizacji się paradygmatu dzieła, czy też dopiero rok 1800 uznać za to. Więc to ta wcześniejsza data wiąże się z pojęciem dzieła jako muzyka poetyka, czyli jako czegoś wytworzonego, co istnieje jako ślad materialny w zapisie. A to drugie się wiąże z całą metafizyką, właśnie taką romantyczną, tą transcendencją, czego nie ma w tym pierwszym pojęciu. To pierwsze jest bardziej pragmatyczne, to drugie jest bardziej filozoficzne. Dlatego nie jest łatwo, to jest takie jakby niewspółmierne są te dwa kryteria przyjęcia, co jest tym punktem odniesienia w diagnozowaniu, kiedy powstaje dzieło sztuki. Więc okej, mówiąc krótko, ta cała historia jest też bardzo ciekawie opowiedziana. Dziękuję bardzo. W międzyczasie widzę, że na czacie pojawił się komentarz pani Marty Michalskiej, która mówi, że każdy powinien przeczytać tą książkę bez względu na przynależność dyscyplinową. Ja chciałam jeszcze tylko przypomnieć, pamiętamy, że poświęciła trochę uwagi Zofii Adorna, Lidia Gerr, również w naszym spotkaniu, podczas naszego spotkania. Więc chciałam tylko przypomnieć, co Andrzej Chłopecki w Zabobonach gasnącego stulecia napisał na temat piśmiennictwa Adorna. Będziemy też mieli okazję, żeby w tym kontekście scharakteryzować piśmiennictwo Lidii Gerr. Piśmiennictwo Adorna zbyt filozoficzne dla muzyka, zbyt eseistyczne dla muzykologa, zbyt muzykologiczne dla filozofa, zbyt hermetyczne dla melomana, zbyt marksowskie dla personalisty, zbyt wyrafinowane dla marksisty i zbyt literackie dla rządnego wiedzy dyletanta. Więc tu jeszcze właściwie wielu rozmówców poruszyło już ten wątek. Chciałam zapytać, jak to jest z tym zbyt w przypadku Lidii Gerr. Ja myślę, że tutaj na pewno Lidia Gerr lepiej wypada niż Adorno, nawet jeżeli też uważam, że ona jest czasami zbyt taka lub inna dla tego lub owego. Ja osobiście uważam, że na przykład
ten jej wywód jest trochę za długi, często powtarzają się pewne wątki i tak dalej. W szczególności na przykład, to jakby też odnosząc się do tego, co powiedział Marcin, pytanie, czy pojęcie dzieła już się pojawiło około roku 1600, czy około roku 1800, jest oczywiście historycznie bardzo ciekawe i ważne dla muzykologów, natomiast z punktu widzenia wniosków filozoficznych, no to jest całkowicie nieistotne, dlatego że jakby ci wszyscy analitycy, czy też ontolodzy analityczni, których tutaj Lidia podważa, oni tak myślą o dziele, jakby to było pojęcie, które istniało zawsze i będzie istnieć zawsze, jakby to było pojęcie, które jest nierozłącznie związane w ogóle z praktyką muzyki, prawda? I w związku z tym, jeżeli jest takie, to możemy sobie tutaj jego ponadczasową ontologię uprawiać. I teraz jest obojętne, czy to dzieło weszło do użycia w 1600, czy w 1800, czy w roku 300, czy jakimkolwiek innym. Jeżeli jest wiele praktyk muzycznych, gdzie to pojęcie nie funkcjonuje, to cała ta ontologia muzyczna jest niewiele warta, prawda? Także może ponieważ mnie troszkę bardziej interesują te właśnie implikacje filozoficzne niż ten historyczny, niż to historyczne rozstrzygnięcie, czy to było 1800 czy 1600, to mnie się ta część historyczna wydaje troszkę za długa i troszkę z pewnym znużeniem przez nią przechodziłem, prawda? Ale doskonale sobie zdaję sprawę, że dla wielu osób ta część historyczna może być właśnie tym czymś, co jest ciekawsze, a to ta część filozoficzna może być nieznośnie techniczna i ja przyznaję, że taka jest, prawda? Gdybym nie czytał wcześniej tego Levinsona i Goodmana, to pewnie też bym się złościł, a tak to mogłem już tak jakoś z pewnym takim no troszkę pobłażaniem przejść przez tą część. Nawet miałem też takie poczucie, że Lidia Ger zbyt wiele czasu im poświęca i dużo prędzej mogłaby się z nimi obejść, bo tak bardzo trudne do zaakceptowania są te ich teorie, ale wydaje mi się, że z kolei skoro to była jej praca doktorska, to ona nie mogła tego szybciej zrobić, prawda? Musiała pokazać, że ona należycie się skonfrontowała, zapoznała i że ma powody, żeby tak właśnie się z nimi obejść, jak się z nimi obeszło, prawda? Także to jest całkowicie też zrozumiałe. Zresztą, jak Państwo pamiętają, Lidia Ger pisze o swojej trudnej obronie doktorskiej, której jej dwoma egzaminatorami byli Malcolm Budd i Michael Tanner bodajże. Jeżeli chodzi o Michaela Tannera, to ja szczerze mówiąc niewiele czytałem, bo on chyba tak wiele nie pisał. On jest chyba, wydaje mi się, bardziej jednak historykiem muzyki niż muzykologiem, niż filozofem muzyki. Natomiast Malcolm Budd to jest taki typowy, twardy, analityczny filozof muzyki, prawda? I paradoksalnie z tego świadectwa Lidii Ger wynika, że ten Michael Tanner był bardziej czarnym charakterem w tej całej obronie, dlatego że był totalnie zafiksowany na Wagnerze i w pewnym sensie no, to była taka jakby polemika i taka krytyka na zasadzie, a mnie się Wagner bardziej podoba niż Beethoven, prawda? Ja po prostu jak to przeczytałem, to byłem strasznie oburzony i pomyślałem sobie, że to w sumie Malcolm Budd wykazał się większym taktem, gdy w którymś momencie przerwał te nieznośne zarzuty Michaela Tannera. Także no, tak jak mówię, jest zrozumiałe, że ona tyle czasu tym analitykom poświęciła, bo musiała udowodnić, że ich porządnie przeczytała, prawda? Okej. Okay. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Tak, proszę, Zbigniew Białas. Tłumacz. No bo mnie oczywiście, tak jak powiedziałem, łatwiej się czytało część historyczną, ale tak, ona próbuje po pierwsze siedzieć na kilku stołkach i to trochę utrudnia odbiór tej książki, bo o ile to jest trochę tak, że każdą część można by zaproponować komuś innemu. Natomiast trudno jest znaleźć kogoś, kto jednakowo będzie zachwycony wszystkimi częściami. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w tej części historycznej był jeszcze taki, to też trochę tak jakby od mojej kuchni, była jeszcze taka trudność. Ona w swoim tekście bardzo uważa na to, jak dobiera cytaty, żeby w nich nie pojawiło się słowo work gdzieś tam.
Natomiast ponieważ ja musiałem często korzystać z przekładów, jeśli nasi tłumacze nie znali albo nie przejmowali się teorią Gehr, no to na przykład pisząc o Handlu tłumaczyli tam, gdzie ona ma piece albo composition albo coś tam, pisali utwór lub dzieło, no i ja musiałem tego używać. I to jest jakby dodatkowy kłopot, bo ona, moim zdaniem, ona tam trochę lawiruje, to znaczy ona tak dobiera te cytaty, żeby tam na pewno nie pojawiło się na przykład w kontekście Handla słowo work, bo jakby się pojawiło w kontekście Handla słowo work gdzieś w historycznym źródle, no to jej argument trochę dostał po głowie. No a ja jako tłumacz, kiedy musiałem korzystać z gotowych tłumaczeń, to musiałem jedynie to robić tyle, że w przypisach mówiłem, że tu wprawdzie użyłem w tym cytacie słowa dzieło, ale to dlatego, że tłumacz, czy tłumaczka w tamtym przypadku użyła słowa dzieło w kontekście Handla, ale nie powinna była użyć tego słowa dzieło. No ale ja nie wiem, na ile to dyskredytuje trochę tę główną linię, jeśli chodzi o ten jej święty 1800 rok, no bo ja tego do końca nie wiem, na ile po 30 latach, ona sama dzisiaj mówiła, że to nie do końca już w tej chwili jest tak przywiązana do tej daty, że tam się zdarzają jakieś wcześniejsze wycieczki w stronę dzieła, mówiła o XVI wieku i tak dalej, także ja bym się chciał zastanowić może, gdybym się na tym znał, a się nie znam, na ile jej główny argument jest też troszeczkę historyczną manipulacją źródeł. Ale to jest otwarte pytanie bardziej niż próba odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że zgłasza się pani Marta Michalska. Proszę. To teraz przyszło mi do głowy takie pytanie na podstawie tego, co pan profesor mówi. To może właśnie jest argument na rzecz Lidii Gehr, o tym, nawiązując do tego, co ona dzisiaj mówiła, o tym uświęcaniu muzyki i takim wywyższaniu jej. To znaczy, że nasi tłumacze, tłumaczki wcześniej nazywali wszystko dziełem, właśnie może mając na myśli ten taki wysoki rejestr, bardzo taki, no powiedzmy, uświęcony, uświęcający. I to być może byłby argument za tym wywyższaniem muzyki, które ona jakoś próbuje osadzić w tym kontekście, ale takie to ze znakiem zapytania tutaj podrzucam. Ja w ogóle jestem, ja chyba nie dzielę takiego przeświadczenia, że robiąc tłumaczenie musimy koniecznie korzystać z już istniejących tłumaczeń. To znaczy powinniśmy... To niech pan profesor to powie profesorowi Częsiokowi. Ja uważam, że powinniśmy istniejące tłumaczenia wziąć pod uwagę. Nie powinniśmy być ich nieświadomi. Natomiast jeżeli uznajemy, że coś było przetłumaczone nie najszczęśliwiej, z tym się nie zgadzamy, to moim zdaniem mamy prawo napisać, że tutaj tłumaczenie zostało skorygowane, albo wręcz, że tłumaczenie istniejące nie zostało wykorzystane. Prawda? Ja na przykład pisząc mój doktorat o Suzanne Langer, było tłumaczenie jej książki na polski, ale ja dosyć często cytaty poprawiałem i w nawiasie dawałem odnośniki, kiedy cytat jest przejęty z polskiego tłumaczenia, a kiedy jest przeze mnie poprawiony. Tutaj jakby nie widzę w tym nic zdrożnego, prawda? Niedobra jest tylko taka sytuacja, w której w ogóle nie wiemy, że tłumaczenie na polski istnieje i tak po prostu nam nie chce z tego sprawdzić, prawda, i tłumaczymy, a jeszcze tak czasami się też robi, to już w ogóle jest straszne, że się tłumaczy z drugiego języka, prawda, że na przykład Lidia Gehr coś przetłumaczyła z niemieckiego albo tam nie wiem, z francuskiego, nam się nie chce popatrzeć, jak to było po niemiecku lub po francusku, no to tłumaczymy to z kolei z angielskiego na polski, no i tak powstaje taki trochę głuchy telefon, prawda, przynajmniej może powstać, prawda. Okej. Okay. No więc tak właśnie robiliśmy. Prawda, Zbyszku? Seria dopiero się rozpoczęła, więc czekamy na kolejne tomy. Widzę, że zgłasza się Ryszard Lubieniecki, bardzo proszę. Tak, ja chciałem się odnieść do tej kwestii, o tej kwestii wartościowania. Wydaje mi się, jak później śledziłem też
może nie dokładnie, ale pobieżnie, chociaż te recepcje książki i te dyskusje na temat tego, od kiedy jest dzieło muzyczne, to cały czas miałem wrażenie, że to jest właściwie jakby powiedzenie o tym, że skoro ja się zajmuję renesansem, to ja chcę, żeby dzieło było w renesansie. Jeśli ja się zajmuję średniowieczem, to ja bardzo chcę, żeby to dzieło było w średniowieczu i nie dopuszczam innej myśli. A dla mnie, jakby z perspektywy też osoby zajmującej się tymi z XIV-XV wiekiem, to wręcz jakby cieszę się, że tego dzieła, że mogę być wolny od tej koncepcji dzieła. I dla mnie też jako wykonawcy to jest istotne, żeby nie być za bardzo skupionym właśnie na tym dziele. Zresztą wydaje mi się, że w muzykologii historycznej takim trochę zamiennikiem tego werk troje jest tak naprawdę kwelen troje, czyli takie wierność dziełu, wierność źródłu. I to się pojawia też często w przypadku wykonawstwa tego tak zwanego historycznie poinformowanego, że mamy do czynienia właśnie z ograniczaniem się właściwie do tego, co do nas dotarło, a to tak naprawdę nie ma zbyt wielkiego, nie ma jakby takiego, jeśli się zajmując się źródłami nie tylko muzycznymi, jakby nie ma to za dużego, może nie sensu, ale nie jest to odpowiednio, nie ma to jakby takich historycznych podwalin w gruncie rzeczy. Jeśli weźmiemy sobie na przykład, czym właściwie są źródła dawne, jeśli weźmiemy sobie bardzo znane rękopisy, nie wiem, taki jak najbardziej znany, największy rękopis muzyki Trecenta, czyli ten kodeks Quarcia Lupiego, czy weźmiemy sobie największe rękopisy z muzyką trubadurów, to są to rękopisy spisane co najmniej kilkadziesiąt lat po tym, jak ta muzyka była wykonana, czyli Landini już dawno nie żyła, a oni dopiero spisywali jego utwory, więc właściwie trzeba się zastanowić, czym jest to źródło, czy ono nie jest w gruncie rzeczy jakąś wizją czegoś, czego i tak już nie ma, jakąś taką ideą, która do nas dotarła w takiej formie już że tak powiem, wielokrotnie przekazywanej. Więc w tym kontekście wydaje mi się ta dyskusja o tym, w którym momencie to dzieło się zaczęło, właśnie takim momentem, a taką właściwie dyskusją o wartościowanie, że każdy by chciał tę ideę XIX-wieczną przenieść na tym, na to, czym się zajmuje. Dziękuję. Tak, jeszcze co więcej, jeśli mogę, to dotyczy też wieku XIX, wystarczy spojrzeć na komentarze wydania Chopina Narodowego. Przecież tych wariantów, tych wszystkich fioritur jest tam po prostu nieskończoność. Nie wiadomo, który był ten właściwy, ponieważ Chopin ciągle to zmieniał. Dopisywał do już wydrukowanych nut jakieś tam kolejne warianty, za każdym razem grał trochę inaczej i tak dalej, także to dotyczy nawet tej XIX-wiecznej muzyki. Mm-hmm. A tak swoją drogą, jeśli mogę, to pana Ryszarda, bo na ogół się sądzi, co sam Berger to pisze, ale bardzo wielu tak historyków uważa, że pierwsze zamknięte dzieło to był właśnie motet izorytmiczny. I że to skodyfikowanie tego w postaci muzyka poetyka na początku XVI wieku przez Listeniusa jest z opóźnieniem no, przynajmniej 150 lat w stosunku do tego, jak w praktyce dzieło zostało zamknięte właśnie w motecie izorytmicznym, ponieważ tam jest pewna struktura nienaruszalna przez rytm właśnie nadany. Znaczy właśnie, ona mogła być z jednej strony nienaruszalna, a z drugiej strony, jeśli weźmiemy sobie praktykę muzyki instrumentalnej średniowiecznej, to wykonawcy mamy rękopisy muzyki instrumentalnej, w której nawet te tenory niby nienaruszalne były naruszane, bo na przykład nie mieściło się coś w skali instrumentu. I i w ogóle jeśli chodzi o wariacje w samych rękopisach motetów izorytmicznych, wydaje mi się, że jest ta jakaś baza, ale poza tym wszystkie inne elementy mogły podlegać zmianom i znajdziemy, jest taki motet, który jest właściwie w wielu źródłach, to jest Apollinis Eclipsatur, taki jest incipit pierwszego głosu, który znajdziemy w źródłach od Hiszpanii po Śląsk właściwie, po źródła, może ten południowy Śląsk. I w tym utworze znajdziemy rzeczywiście bardzo dużo wariantów tych samych linii melodycznych, więc to jest wszystko kwestia sporna. Ja bym się nie upierał. Mi jest dobrze, wykonując muzykę średniowieczną bez pojęcia dzieła i wolę się tego trzymać. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zbliżamy się już do końca tej dyskusji. Z jednej strony mam poczucie bardzo dużej gęstości obu tych spotkań, i anglojęzycznego, i polskojęzycznego. Z drugiej strony być może jakieś poczucie niedosytu, że pewnie są wśród nas osoby, które jeszcze chętnie by zabrały głos i o coś zapytały.
Jeżeli ktoś jeszcze chciałby jakąś, bo są jeszcze 4 minuty, jeśli ktoś chciałby jakąś swoją uwagę, również spoza grona panelistów, zgłosić, to bardzo proszę. I za chwilę będziemy zamykać to spotkanie, za które też już od razu bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Sławomir Wieczorek. Dzień dobry. Mam włączone 3 komputery i streamuję na YouTube, ale też chciałbym się podzielić jedną refleksją, to znaczy zastanawiam się, jak Państwo myślą i paneliści i wszyscy, to znaczy takie społeczno-polityczne konsekwencje tej książki, jakie mogą być, bo wydaje mi się, że bardzo mocno to podkreśla Richard Taraskin w tym wstępie. Ten wstęp jest bardzo krótki, ale on jest dla mnie bardzo mocny, prawda? Bo czytamy tam o muzykologii, która zazwyczaj umacnia władzę. Mamy tam o tej potrzebie wykorzystania tego bolesnego ukucia, które daje nam książka Ger, a nawet o tym zatęchłym bajorze możemy przeczytać, prawda? Więc to są bardzo, bardzo skondensowane i ona też jakoś ten wstęp tak trochę, myślę, że nakierowuje naszą lekturę tej pracy Lili Ger. No i takie pytanie właśnie, czy taka refleksja, czy komentarz o te takie społeczno-polityczne konsekwencje pewnego projektu, czy wymiaru tej książki, to wydaje mi się bardzo istotne. Ale także dlatego, że jeżeli ta książka powstała w latach 90., to wydaje mi się, że pewna praktyka muzyczna i taka też, no, po pierwsze postmodernizm, po drugie coś, co można nazwać jakimś przemysłem rocznicowym, on bardzo osłabił status dzieła, albo inaczej, może zakwestionował status dzieła tego właśnie XIX-wiecznego czy XX-wiecznego. Więc jak czytam u Lili Ger na przykład o tym potencjale dla improwizacji piątej symfonii Beethovena, to sobie myślę, nie, błagam, nie róbmy improwizacji z piątej Beethovena, bo to przez ostatnie 20 lat mieliśmy do czynienia w wielu przypadkach i że w zasadzie czy to jej myślenie, ta jej książka nie miałaby takiej konsekwencji właśnie, znaczy wydaje mi się, że to jest u niej ważne, to osłabienie tego statusu dzieła, ale to przyszło już po publikacji tej książki pewną praktyką, która była praktyką stylistyczną czy estetyczną postmodernizmu, ale też była związana z takimi praktykami jakimiś ekonomicznymi, prawda, z tym przemysłem rocznicowym, z takimi różnego rodzaju zamachami na dzieło sztuki. My dzisiaj już jesteśmy po tym okresie, ale zastanawiam się, czy to takie konsekwencje są jakby jednoznacznie, czy w ogóle są jednoznaczne, tak? Więc zastanawiam się, czy ten wymiar taki polityczny, społeczny w Państwa jakby lekturze tej książki jest czymś istotnym, czy to tylko właśnie ten Taraskin sprawił, że ja jakoś na to zwróciłem uwagę. Dziękuję. Kto chce zabrać głos? Nikt nie chce mówić o polityce. Znaczy, ja mogę się tylko o coś zapytać, dlatego że nie wiem, tutaj dobrze zrozumiałem, czy były takie pomysły, żeby robić improwizację z Piątej Symfonii, czy to było robione w ramach jakiegoś zamachu na dzieło, bo do mnie chyba nie doszły takie happeningi. No, ale o Piątej to akurat nie wiem, natomiast to Ger, prawda, stawia to pytanie. No, ale mamy, nie wiem, Kejna, który był dowcipny i sympatyczny i bardzo dobrze odbierany, ale nie wiem, czy też taka cała fala, którą on wywołał, była bardzo, jakbym ją oceniał jakoś pozytywnie czy korzystnie, dlatego... Ale kto taki jeszcze raz? Yuri Kejny, taki amerykański pianista, który robił ich projektów, myślę, że z 10-15 lat temu, z Malerem, z Bachem, prawda? Rozumiem. Nie pamiętam, czy tam był Beethoven, ale tam rzeczywiście ta takie improwizacje plus pewne zamachy, tam były ważnym wyznacznikiem tego podejścia do dzieła. Rozumiem. No ale chyba jakiejś wielkiej rewolucji to nie wywołało, prawda? Tak, no bo z jednej strony można powiedzieć, że w lżejszej formie to już robił Busoni, prawda? A nawet już Liszt wcześniej też trochę.
natomiast jakby w jeszcze dalej idącej formie robią to różni komicy muzyczni, prawda, którzy też jakoś tam prześmiewczo to czy tamto wykonują, ale jest to coś takiego, co jakby chyba nie jest odbierane jako wywołujące wielką rewolucję, tylko jako taki, można powiedzieć, nie wiem, ozdobnik gdzieś na marginesie, prawda, głównej praktyki. Widzę, że wbrew temu, że jak powiedziała Agnieszka Drozd, nikt nie chce mówić o polityce, to już druga i trzecia osoba się zgłasza. Co prawda, nie wiem, czy dokładnie o polityce. Ryszard Lubieniecki, proszę, w tej kolejności. Okej, okay, dobrze. Tak, ja może powiem tyle, że Juriego Kejna akurat te wykonania bardzo cenię, ale swoją drogą wydaje mi się, że Lidia Ger w jej pracy nie ma tego nawoływania do jakiegoś naruszania czy profanowania dzieł. Wydaje mi się, że tą nadrzędną zasadą jest to, żeby te utwory, które potencjalnie mogłyby za dzieła nie być uznawane, żeby ich nie wykonywać jak dzieła. Czyli na przykład, jeśli mamy do czynienia z muzyką bachowską chociażby, no to uważam, że można spokojnie to wykonawstwo w jakiś sposób otworzyć. Niekoniecznie może tak, jak zrobił to Juri Kane z wariacjami goldbergowskimi, chociaż jest to... myślę, że nie ma co tego powtarzać, bo to już jest po prostu świetne. Poza tym wydaje mi się, że te projekty postmodernistyczne, które one nie tyle może są na jakimś marginesie, ale w gruncie rzeczy przez to, że one uderzają w dzieło, to w gruncie rzeczy utwierdzają jego pozycję tego dzieła. Takie ja mam przynajmniej wrażenie, że to nie jest ten, dopiero jest ten moment, kiedy ta praktyka zaczyna oddolnie gdzieś tam buzować i iść w inną stronę. Wydaje mi się, że Lidia Ger tam pisze o tym, dlaczego nie wykonujemy wstępu do sonaty Beethovena, to wydaje mi się, że ja nie miałbym nic przeciwko i możliwe, że to by zaczęło bardziej kruszyć ten monument dzieła. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze widzę, że zgłosił się Marcin Trzęsiok, tak, Marcinie? Ja bardzo krótko. Jeśli chodzi o to nawoływanie, no to jest ten wątek tej piosenki Chucka Berry'ego Roll Over Beethoven, czyli zwijaj się Beethoven. Więc gdzieś to występuje z punktu widzenia, powiedzmy, tej krytyki muzyki popularnej, z punktu widzenia muzyki popularnej, o krytyki muzyki poważnej. Natomiast Juri Kane, był tutaj dzisiaj wymieniony Andrzej Chłopecki, chcę powiedzieć, że on uwielbiał tego Kane'a i to jest anegdota, może trochę smutna, ale myślę, że on by chciał, żeby ją powiedzieć. Na pogrzebie Andrzeja Chłopeckiego, na wyjście, słyszę z głośników ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta, słyszę, że to nie jest Mahler. I za chwilkę ta cała parodia tego wstępu z Piątej Symfonii wybrzmiała w kościele właśnie przez Juriego Kane'a i to był wybór Andrzeja Chłopeckiego. Jest tam coś więcej niż tylko improwizacja na temat Piątej Symfonii, w tym przypadku Mahlera. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Cieszę się, że taki wątek ważny, z którym pewnie pozostaniemy i który da nam do myślenia, wypłynął na koniec. Ale żeby też Państwa czasu nie nadużywać, chciałam bardzo serdecznie podziękować raz jeszcze. Chciałam powiedzieć, że na pewno przypomnimy się Państwu po wakacjach, bo każda kolejna książka będzie wiązała się z kolejnym spotkaniem, więc proszę czekać na sygnał z naszej strony. W jesiennych miesiącach na pewno pomyślimy o zorganizowaniu spotkania wokół książki Marcina Trzęsioka i obyśmy spotkali się w tym i w jeszcze szerszym składzie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Życzę miłych wakacji, oczywiście obowiązkowo z książką Lidii Ger pod pachą, tak, gdziekolwiek Państwo będziecie jechać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panelistom, dyskutantom, wszystkim naszym i całej publiczności. Dziękuję bardzo.